Cześć moi kochani, z tej strony Zawszok. Ja dziś mamy dwa magiczne składniki: skrobia ziemniaczana i szampon do włosów Head & Shoulders. Będziemy spróbować robić z tego slime. Na skrobie ziemniaczanej o wiele lepiej wychodzą slimy niż na zwykłej mące pszennej. To taki mój tip, moja tajemnica, mój składnik magiczny, więc będziemy robić dzisiaj z tego slime'a. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Wy zostawiacie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale i zabieramy się za teścik. Mąkę kupiłam w Biedronce, Head & Shoulders też, jakby coś. Mam przygotowaną taką miseczkę, gdzie na samo dno wysypię sobie po prostu mąkę. Wtedy będzie mi o wiele lepiej pracować się z Head & Shoulders. Dobra, mamy tego tyle. Jeżeli przesadzicie z szamponem do włosów, to dodajecie więcej mąki. Jeżeli jest za mało szamponu... Dobra, czekajcie. To nie będzie łatwe połączenie, bo wy już w kamerze podejrzewam tego nie widzicie, ale tu jest taki lekki niebieski i jeszcze go dodam. Okej. Troszkę mi się wysypało. To ma tendencję do masy kinetycznej. Ja już to widzę, ale jeszcze chyba będę potrzebowała troszeczkę mąki. Jednak tu trzeba zgarniać z tych łyżek, bo to osadza się najwięcej. Będę potrzebowała popruszyć. Dobra, chyba już masa jest gotowa do zabrania ją w dłonie i przyznam szczerze, że bardzo mi się ona podoba. Po pierwsze, pięknie pachnie, co się rzadko mówi o tych domowych slime'ach, że one pięknie pachną z domowych składników, jeżeli użyje się jakiegoś szamponu, żelu, czegokolwiek. Zachowuje się to naprawdę w porządku. Aż wam odsunę tutaj miseczkę, troszeczkę go potrzeba, tak wiecie, opruszyć. Ale zobaczcie, to zachowuje się jak slime. Wow, ale mi się to podoba. Widzicie to? Dobra, teraz mi się urwało, widzicie to? Urwało się, ale... Wow, mega, naprawdę. Jest to super masa i jestem z niej naprawdę zadowolona. Szybki, prosty slime. Jestem ciekawa, czy wychodzi z innych szamponów. Naprawdę muszę wypróbować, chociaż nie wiem, co ma takiego w sobie Head & Shoulders. Ale wygląda to wyśmienicie, zobaczcie. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ początek miałam taki, że nie wychodziło nic z tych slime'ów, takich domowych przepisów, a tutaj w końcu happy end. Mamy piękny slime. Wow, mega mi się podoba, moi kochani. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję na tym kanale. Wpadajcie na kartę społeczności, bo tam jest bardzo dużo ważnych pytań do was. Toczą się ankiety. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa!